Rozmawiamy z panią Zofią Posmysz, autorką książki Pasażerka. Pani Zofio, jak na literaturę obozową można powiedzieć, że ta nowela, ta powieść jest bardzo nietypowa. Dlaczego taka forma? Co panią zainspirowało, aby napisać taką właśnie historię? Wie pan, to powstało 15 lat po wojnie. To trzeba brać pod uwagę. Zastanawiałam się przez długie lata, że właściwie nie jest możliwe oddać tej straszliwej rzeczywistości w słowach. Sama się dlatego nie wypowiadałam na ten temat. Ale jednocześnie oglądałam sprawozdania z procesów esesmańskich, powojennych. No to były najpierw w Lüneburgu, potem we Frankfurcie nad Menem. Były kilka procesów, gdzie załoga oświęcimska była sądzona i wtedy ja się zastanawiałam, co by było, gdyby na przykład mnie powołano na świadka, gdyby któryś z moich tak zwanych znajomych esesmanów trzeba było zeznawać jego sprawie. A chodziło głównie o moją szefową Auxilien France, ale w żadnym z tych procesów jej nie było. No, był ten incydent paryski, że mi się wydawało, że ją tam słyszałam na placu dla Concorde wśród turystów niemieckich. Ale to była oczywiście pomyłka. Natomiast to był impuls, że ja wtedy zadałam sobie pytanie, co bym zrobiła, gdybym ją spotkała. I z tego powstał ten utwór Pasażerka. Najpierw słuchowisko, potem widowisko teatralne, potem nowela filmowa i film i jednocześnie już powstała książka. Najpierw to było trudne ze względu na to, że był to temat z tej perspektywy kata, nie ofiary, pisany. I rzeczywiście, ja kiedy napisałam słuchowisko, też miałam na uwadze to, że jeżeli ja, Zofia Posmysz, opiszę moją esesmankę tak, jak powinnam, gdybym zeznawała przed sądem, powinnam powiedzieć, że ona w stosunku do mnie właściwie była w porządku. To by mi tego nie puszczono. Więc odwróciłam tę perspektywę z tym zamiarem właśnie, żeby pokazać to, co ona o sobie myśli, jakby ona się przed sądem broniła. Ona się broniła przed swoim mężem. Sprawiało mi przyjemność obserwowanie, jak z powrotem przeistacza się w normalną dziewczynę. Dziewczynę z wolności. Potem dzieje też tego scenariusza i niedokończony film, tragedia z Munkiem, który zginął w wypadku samochodowym. Potem cała ta historia. To też jakieś dziwne siły działały, że ja to oddałam do czytelnika, że czytelnik to wydrukował. Pierwsze wydanie w Związku Sowieckim to było w takim piśmie literackim Inostranna literatura. Już w tłumaczeniu do mnie przyjeżdżał Miedwiediew. Ten, który miał libretto napisać, no to był poważny również autor libret. I nie byle kto, bo literacki kierownik Balszowo Teatra. Ta opera powstała, ale widzowie nie mieli jeszcze wówczas możliwości zobaczenia jej. Nie mieli możliwości. Nie mieli możliwości, ponieważ opera powstała w Związku Radzieckim. Związek Radziecki jej nie pokazywał, no bo została zablokowana. I nikt się na świecie tym nie zainteresował wówczas. Moja przychylność nie była jej potrzebna do szczęścia. Wcale nie dzięki mnie i bynajmniej nie przez przypadek znalazł się tu Tadeusz. W 1963 roku, zapomniałam powiedzieć, film dostał nagrodę już zakończony przez Lesiewicza. Właściwie to był zmontowany, bo ta część filmu, która dotyczyła, która właściwie była treścią słuchowiska, czyli statek i to, co się rozgrywa na statku, było włączone do filmu już w postaci tylko zdjęć nieruchomych.
ponieważ były jakieś problemy na statku z kamerą i nie było nagrania. Więc właściwie rozbudowana została część obozowa. No i wspaniała gra Śląskiej i Świderskiego. Czy pamięta pani pierwszą reakcję zaraz po zobaczeniu filmu? Po zobaczeniu filmu? No tak, oczywiście. Byłam trochę rozczarowana, że to nie zostało dokończone według scenariusza, że nie było tej całej statkowej relacji. No, ale sceny obozowe były fenomenalnie zrobione. Nie mogłam uwierzyć, że Munk, który nie był przecież więźniem Oświęcimia, że tak przedstawił niektóre sceny, jak gdyby tam był. Ci esesmani idący z psami wzdłuż drutów, do dzisiaj pamiętam tę scenę, albo ten esesman, który na dachu krematorium wsypuje puszkę cyklonu B. Tak to wyglądało dawniej? Ja nie widziałam, jak to wyglądało, ale to było tak szalenie pełne ekspresji, że już zostało to w mojej pamięci, ale to musiało chyba tak być, bo on jednak tutaj na terenie obozu też miał swoich konsultantów. No więc to są sceny nie do zapomnienia. W jaki sposób Zofia Posmysz, autorka książki, ocenia tę książkę dzisiaj? Ja jej nie czytałam, ale w tej chwili nie wracam do niej. To, co przeczytałam ostatnio, bo byłam ciekawa właśnie, jak były ujęte te rozmowy Bradleya z Falterem. Jakbym ja to teraz odebrała? Uważam, że byłam zupełnie niegłupia.